Moi drodzy, dzień dobry. Chciałem streścić nasze dzisiejsze spotkanie. Zadania, które rozwiązywaliśmy, zmniejszę się, tak żeby nie zajmować miejsca. No więc pierwsze zadanie brzmiało tak. Brat ma teraz 4 razy więcej lat, niż miała siostra, gdy była 2 razy młodsza od brata. Za 8 lat brat i siostra będą mieli razem 100 lat. Ile lat ma teraz każdy z nich? No i jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, bo Liliana sobie świetnie poradziła z tym zadaniem i sama się do niego zgłosiła, więc wydaje mi się, że idzie nam coraz lepiej. No ale wróćmy do zadania. To zadanie jest troszeczkę pogmatwane, tak by się wydawało, ale właśnie nie trzeba się bać takich pogmatwanych zadań, nawet jeżeli wydaje się wam, że jest pogmatwane zadanie, tylko po prostu spokojnie zobaczyć, o czym jest tutaj mowa. No po pierwsze, mowa jest o 3 sytuacjach, to znaczy kiedyś, w przeszłości, teraz i w przyszłości. Więc sobie zaznaczymy 3 kolumny, w przeszłości, teraz i w przyszłości. No i w przeszłości była taka sytuacja, że siostra była 2 razy młodsza od brata, więc jeżeli sobie jedną, takim prostokątem, jedną częścią zaznaczymy wiek siostry w przeszłości, no to brat był 2 razy wtedy starszy. No dzisiaj brat jest 4 razy starszy, ma 4 razy więcej lat niż siostra wtedy. Także jeżeli siostra miała jedną część, wiek siostry to była jedna część, to wiek brata dzisiaj to są 4 części. Od razu możemy powiedzieć, jak zaznaczyć wiek siostry dzisiaj, no bo czas płynie tak samo dla siostry, jak i dla brata. Bratu przybyły 2 części, więc siostrze też przybyły 2 części. Siostra ma teraz 3 części, a brat ma 4. No i za 8 lat, czyli kiedy siostra będzie miała 3 części i 8 lat, a brat będzie miał 4 części i 8 lat, w sumie będą mieli lat 100. No to piszemy. Dodajemy te części. 4 części plus 3 części to jest 7 części, 8 lat plus 8 lat to jest 16 lat i to razem ma być 100 lat. No a stąd wynika, że zaraz to sobie zapiszemy, tylko ja to muszę namalować. 7 takich części, już jakby nieważne czy brata czy siostry. Wezmę sobie siostry na przykład. No, widzę, że to muszę przesunąć. Zabrałem za bardzo w lewo, to zacząłem, za bardzo w prawo zacząłem to pisać i nie starczy na miejsca. 7 takich części. I teraz jeszcze, żeby podkreślić, że to jest nieważne, czy brat, czy siostra, to jakby wypełnię to remove, zrobimy remove color po prostu, tak? 7 takich części plus 16 lat równa się 100 lat plus 16 lat równa się 100 lat. No to możemy teraz to jakby na wadze to było, tak? Na jednej szalce jest 7 takich odważników, takich części i 16, liczba 16, a na 16 lat, a na drugiej szalce jest 100 lat. No jak zdejmiemy z obu szalek 16 lat, to tu nic nie zostanie, a tu zostaną 84 lata. No w związku z tym możemy zapisać, że 7 takich części to jest, momencik, 7 takich części, no co jest, 7 takich części równa się 84 lata. No i łatwo podzielić 84 przez 7 i wyjdzie 12, tak? 7 razy 10, 20, 7 razy 10, 70, 7 razy 2, 14 razem 84. Czyli jedna taka część to jest 12 lat. No więc w takim razie równa się 12 lat.
No to zapisujemy cierpliwie, tak? Tu będzie 12 lat. Tu będzie 12 lat plus 12 lat, to razem 24 lata. No mogę to też troszeczkę poprawić, żeby tak ładnie wyglądało. Tu będzie 12 lat i tu będzie 12 lat. I tu będzie 12 lat. I tu. I tam na dole też. Może ja to na chwilę zatrzymam i wypełnię. Doskonale, wypełniłem. No więc 3 razy 12 lat to jest 36 lat oczywiście. Czyli siostra ma teraz 36 lat. Brat ma teraz 48 lat. No, za 8 lat siostra będzie miała 36 plus 8, czyli 44 lata, a brat będzie miał 48 plus 8, czyli 56 lat. No i rzeczywiście suma wieku siostry i brata będzie równa 100 lat. Wszystko się zgadza. Rozwiązaliśmy to zadanie. No właśnie, pierwszą osobą, która bardzo ładnie sobie z tym dała radę, to była Liliana przy tablicy. Dobrze, drugie zadanie. Drugie zadanie jest takie, nie wiem, dlaczego tu mi się to pokazuje, nie powinno się pokazywać, no ale trudno. Szymon, Kamila i Karolina poszli razem do sklepu. Szymon kupił 5 jabłek, 7 batonów energetycznych i 1 butelkę oranżady i zapłacił tyle. Kamila kupiła 3 jabłka, 4 batony energetyczne i 1 butelkę oranżady i zapłaciła tyle. No i jest pytanie, ile zapłaciła Karolina za 1 jabłko, 1 baton energetyczny i 1 butelkę oranżady. No i tu znowu zadanie wydaje się być beznadziejne, dlatego że mamy sytuację taką, że no, gdybyśmy umieli wyliczyć, ile kosztuje 1 jabłko, 1 baton energetyczny i 1 butelka oranżady oddzielnie, no to bez trudu, żebyśmy policzyli, ile zapłaciła Karolina. Ale mamy tutaj tylko jakby 2 warunki, a 3 wielkości do ustalenia. No i na ogół jest tak, że jak się ma 2 warunki, a 3 wielkości do ustalenia, no nie da się tych 3 wielkości jednoznacznie wyznaczyć. No, z drugiej strony, jak się widzi takie zadanie, to nie warto wpadać w panikę, dlatego że no, samego faktu, że ono się już pojawia do rozwiązania gdzieś w jakichś konkursach, olimpiadach i zawodach, wynika, że tu gdzieś jest jakiś haczyk i to zadanie ma rozwiązanie oczywiście, tylko trzeba mu się dobrze przyjrzeć. No i rzeczywiście przyjrzyjmy mu się dobrze. Okaże się, że gdyby Kamila kupiła 2 razy więcej niż kupiła, to popatrzcie, co by było. Szymon kupił tyle, ile by kupił, tyle, ile by kupił. Kamila kupiłaby 2 razy więcej niż kupiła, czyli w sumie, gdyby kupiła, to by kupiła 6 jabłek, a Szymon 5 jabłek. 8 batonów, bo kupiła 4, a tak kupiła 2 razy więcej, kupiłaby 8, a Szymon 7. I 2 butelki oranżady, a Szymon 1 butelkę. No i zapłaciłaby oczywiście 2 razy więcej, tak? Zapłaciłaby oczywiście 2 razy więcej, ale teraz możemy zobaczyć, że gdybyśmy od tego, co zapłaciła za te podwójne zakupy Kamila, odjęli to, co zapłacił Szymon, no to zostałaby nam cena dokładnie 1 jabłka, 1 batonu i 1 butelki oranżady, prawda? Koszt właśnie tyle, ile powinna zapłacić Karolina, tak? No bo od 6 jabłek, jak się odejmie 5 jabłek, zostanie 1 jabłko, od 8 batonów, jak się odejmie 7 batonów, to zostanie 1 baton, od 2 butelek oranżady, jak się odejmie 1 butelkę oranżady, to zostanie 1 butelka oranżady. No, czyli 1 butelka oranżady, 1 baton energetyczny i 1 jabłko kosztują razem 8,60. No dobrze, to są 2 zadania.
Trzecie zadanie jest o proporcjach. Chcę mu poświęcić szczególnie dużo uwagi, bo to jest pierwszy raz, kiedy się takimi proporcjami będziemy zajmować. A zatem ten film skończę i nagram jeszcze film jeden o trzecim zadaniu. Dziękuję bardzo.